Halo, dzień dobry, jesteśmy już gotowi. Cześć. Transmisja na żywo się zaczęła, a ja dzisiaj witam u Kamila w biurze, w miejscu, gdzie Kamil kreuje, tutaj tworzy Z rzeczy dla całym nas. zespołem, słuchajcie. Więc słuchajcie, ja napisałam ten post dla was, bo kiedyś, jak zrobiliśmy live'a, jak jeszcze byłam w Hiszpanii, no to później pisaliście mnóstwo fajnych, ciekawych komentarzy, że to była fajna energia, że był fajny live. Że wszystko było super, więc postanowiliśmy co? Jeszcze raz porozmawiać sobie i zaraz zobaczymy o czym, bo to jest totalny spontan. Tylko dajcie mi znać, czy widać i słychać, bo to jest dla nas ważne, żeby się nie okazało, że mówimy i nie ma głosu, jak ostatnio. Daj mi znać, kochanie, Małgorzata, daj znać, jeszcze raz będę tutaj przedstawiać Kamila. Zenia, Zeniu, kochanie, daj znać, czy widać i słychać, ok? Jak będzie widać i słychać, no to wtedy zaczynamy. Ale się cieszę, że się widzimy. Kamil, będziemy tak się dzielić tym mikrofonem, co nie? Słuchaj, no to są warunki bojowe. Ja jeszcze takich nie miałem, ale okej. Witaj, kochana, witam. Dobra, czyli widać i słychać, rozumiem? Poczekajcie. O, teraz troszkę rozjaśniłam. Super. No dobra, jak Kamil siedzi tak, to ja też tak. Kamil! Czyli my sobie ustalaliśmy temat w ogóle przed wejściem. Zdaje się, że 5 minut przed. Spotkaliśmy się 5 minut temu i mówimy, wow, czyli co? Rozmowa jak zawsze, starych przyjaciół, spontaniczna i ma być wartościowa dla was. Tak, i o czym mieliśmy rozmawiać? Ty O pamiętasz? tym, jak Ktoś z nas pamięta? wierzyć w siebie? O tym zaczęliśmy rozmawiać i mówimy, dobra, kontynuujemy tutaj na live'ie. Dobra. Okej, słuchajcie, więc tak naprawdę to, czym się dzisiaj podzielimy z wami, to taka wiedza praktyczna z tego, jak przejść z takiego miejsca, w którym my oczekujemy, że coś się w naszym życiu przytrafi i ono w jakiś sposób się przetransformuje, że coś się zmieni, do miejsca, w którym bez względu na to, co nam się przytrafia, jakie są okoliczności, czy też to, co nam się przytrafia, jest sprzyjające, czy nie, my bierzemy za to odpowiedzialność i zaczynamy kreować. Dlatego, że tak naprawdę, słuchajcie, to w ogóle, co ja zrozumiałem, co Regina też zrozumiała z naszych rozmów, okazuje się, że my mamy bardzo podobne doświadczenia. To, że tak naprawdę to nasze życie jest po to, żebyśmy my przeszli do naszej mocy, a nasza moc bierze się, wytwarza się wtedy, kiedy my przechodzimy do kreacji. I żeby kreować cokolwiek, my musimy w siebie uwierzyć. I to jest taki punkt w ogóle podstawowy, bo my bardzo często chcemy tą naszą wiarę gdzieś kierować na zewnątrz, chcemy, żeby ktoś w nas uwierzył, chcemy, żeby ktoś nam dał jakąś atencję, chcemy, żeby ktoś nas zmotywował, żebyśmy my w siebie uwierzyli, chcemy uwierzyć na zewnątrz gdzieś w jakiś porządek rzeczy, chcemy uwierzyć gdzieś w Boga. I bardzo często ten fokus jest na zewnątrz. I to tak naprawdę powoduje, że zobaczcie, że nawet jeżeli my jesteśmy w poszukiwaniach tego, co tutaj najistotniejsze, czyli w poszukiwaniach duchowych, w poszukiwaniach Boga, w wierze w Niego, no to nadal jest na zewnątrz. I ja zrozumiałem w pewnym momencie, że tak naprawdę to, co jest naszym zadaniem, to jest zamiast wierzyć w Boga, uwierzyć w siebie i poprzez tą niezachwianą wiarę w siebie wydobyć z siebie tą boską cząstkę, którą on schował w środku. Ukrył w każdym z nas ten pierwiastek. I tak naprawdę, dopóki my będziemy tą wiarę kierować na zewnątrz, dopóty nie odnajdziemy nie tylko Boga, ale nie odnajdziemy tej boskiej mocy. Bo zobaczcie, nawet Jezus mówił: cokolwiek ja czynię, wy czynić będziecie, a nawet więcej. Cokolwiek ja czynię, wy czynić będziecie, a nawet więcej. Więc tak naprawdę w tym, co on powiedział, dał znak równości, czyli powiedział, że my mamy pewnego rodzaju moc, pewnego rodzaju siłę, którą Stwórca, który stworzył nas na podobieństwo, czy też źródło, które stworzyło nas na podobieństwo, w nas w pewnym sensie ukryło. Juliusz Cezar mawiał, że prawdziwy wróg kryje się tam, gdzie nigdy nie będziesz go szukał, czyli w twoim wnętrzu, ale również prawdziwa moc, śmiem twierdzić, kryje się tam, gdzie większość ludzi nie chce szukać, i prawdziwy Bóg kryje się tam, gdzie większość ludzi nie chce szukać, również we wnętrzu. I ja mam, słuchajcie, takie pytanie do Reginy. Regina, czy ty miałaś w ogóle taki moment w swoim życiu, gdzie stwierdziłaś, że okej, stawiam wszystko na siebie,
pierdziele, nieważne czy to w ogóle jest realne, czy nierealne, ale ja postawię wszystko na siebie i ten jakby sam ruch, ta sama decyzja spowodowała lawinę zdarzeń, które cię zaskoczyły i nagle wiatry zaczęły być sprzyjające. O, właśnie, dzięki za to pytanie. Bardzo mocne pytanie, powiem ci, bo rzeczywiście kilka dobrych lat temu, może jakieś 8, 10, pewnego razu z domu, siedziałam w domu, po prostu czułam, jak wielkie siły gdzieś mnie prowadzą. Wstałam, spakowałam tylko potrzebne rzeczy do reklamówki, pamiętam, z Żabki i wyszłam. Nie było mnie 3 tygodnie i ja tak naprawdę czułam błogostan. I mam wrażenie, że po prostu byłam w innym świecie. Wróciłam do domu, jakby inna zupełnie. Wtedy pamiętam jeszcze, mój były mąż mówi: Regina, po prostu psychiatra, tabletki i to jest niemożliwe. Było to coś silniejsze ode mnie, ale wcześniej cały czas szukałam na zewnątrz. Szukałam różnych rozwiązań, szukałam w książkach, szukałam w ludziach, którzy wydawali mi się dla mnie moimi guru. Okazało się, że to wszystko było mi potrzebne, ale właśnie tylko po to, żeby pobyć samej w ciszy. I dopiero wtedy, kiedy zrobiłam krok w nieznane, nie wiedziałam co, nie wiedziałam w ogóle co się wydarzy, ale postawiłam ten krok w nieznane i zaczęłam czytać siebie i zgodnie z intuicją iść, niezależnie od tego, co się miało zadziać. Po prostu nie wiedziałam, czy ja będę miała tam pieniądze, czy ja zarobię, nie zarobię. W ogóle to nie miało nic, żadnego znaczenia. Po prostu kierowało mnie coś ze środka. I nie umiem tego wytłumaczyć. To jest niewytłumaczalne. Ale to jest ten moment, kiedy czułam, że kieruje mną naprawdę serce, że aż taki wewnętrzny żar, niezależnie od tego, gdzie byli ludzie dookoła, którzy mówili do mnie: nie, nie, nie rób tego, nie jedź tam, nie wyjeżdżaj sama, bo tam blondynki nie mogą jechać, bo jest niebezpiecznie, tam cię okradną, tam nie zarobisz, tam stracisz. I to jest ten moment. Jak to w ogóle odczuwasz? Jak wiesz, że czujesz, jak wiesz, że to jest po prostu coś, za czym musisz pójść? Jakie to jest w ogóle uczucie w ciele? Jakie to jest uczucie w sercu? Jakie to jest uczucie w duszy, w umyśle? Co tam się dzieje? Wiesz, jest to coś, czego nie da się opowiedzieć słowami. To jest po prostu ten moment, kiedy jakby jestem nieobecna. I nic nie... Jakby nie ma tych myśli, tylko jest to czucie wielkie. Czyli jesteś bardziej obecna, ale jesteś mniej obecna zmysłowo, sensorycznie. Tak jakby umysł poszedł spać, jakby jego nie było. I on wtedy się po prostu... Tam się coś dzieje mocno. Później dopiero, kiedy już zrobię ten krok, kiedy już idę i nie wiem gdzie, ale idę, to wtedy, co się dzieje, dopiero słyszę z zewnątrz: Regina, tu mnie wysterowałaś, bo byliśmy umówieni na spotkanie. Ja mówię: my na spotkanie? O wow, a ja po prostu czułam tak mocno, że ja mam coś zrobić sama ze sobą, sama dla siebie. I w momencie, kiedy przychodzi taki moment, że ktoś mógłby powiedzieć: ale masz sytuację trudną, ale po prostu jesteś w totalnym dołku, to ja tylko się zatrzymuję i mówię: wow, gdzie ja teraz jestem? Co w ogóle teraz mnie czeka? Kogo ja poznam? Co on mnie nauczy? Co mi przekaże? No i zobacz, i tak naprawdę, czy nie jest tak, bo my zapomnieliśmy, słuchajcie, o jednej rzeczy, że tak naprawdę to, co jest najfajniejsze w życiu, to to, czego my nie wiemy i to, czym możemy dać się zaskoczyć. Czy nie jest najfajniejsza taka impreza urodzinowa, na której nie mamy pojęcia, kto się zjawi, nie mamy nawet pojęcia, że ktoś nam ją przygotowuje, nawet nie wiemy, że będziemy zaskoczeni i nagle swobudu i to jest taki moment po prostu, gdzie wszystko w środku w nas tańczy. I tak się dzieje tak naprawdę za każdym razem, kiedy życie nas zaskakuje. Ale żeby ono mogło nas zaskoczyć, to my musimy mu pozwolić na to, żeby nas zaskoczyło, a my jesteśmy nauczeni do tego, że chcemy wszystko kontrolować, o której zjemy, o której gdzieś dojedziemy, ile będziemy jechać, w jaki sposób będziemy jechać, którą drogą. Wszystko mamy totalnie pod kontrolą.
To powoduje, że jeżeli mamy wszystko pod kontrolą, no to tracimy ten element zaskoczenia, czyli odmawiamy sobie tego najciekawszego procesu, tego, który, zobaczcie, naturalnie w niego wchodzą dzieci. Dzieci nie wiedzą, nie pytają rodziców, jaki jest cały plan na cały dzień, co będzie o 10, co będzie o 10.30, a co o 19.10. Nie ma czegoś takiego, one po prostu są w tu i teraz. Jeżeli my rezygnujemy w pewnym sensie z takiego planowania wszystkiego w szczegółach, oczywiście musimy mieć jakiś tam zarys, ale pozwalamy na to, żeby to życie mogło nas zaskoczyć, no to wtedy tam zaczyna się magia. To jest ten taki moment, w którym jest taki przeskok do zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której my jesteśmy w radości z kreowania. No i druga bardzo ważna rzecz, żeby w ogóle tak się stało, to co musimy zrozumieć, to, że my musimy podejmować ryzyko. Czyli bez ryzyka w ogóle nie ma fanu, tak? Każdy, kto spróbował jakichś sportów ekstremalnych, każdy, kto uczył się po raz pierwszy czegoś nowego, wie, że tam zawsze jest ryzyko. Nieważne, czego to dotyczy. I jeżeli po prostu będziemy za tym szli, wiedząc, że tak naprawdę my nie musimy się bać tego, że coś nam się stanie, że sobie złamiemy rękę, czy coś nam się wydarzy, na co jest bardzo małe prawdopodobieństwo, i będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że najgorsze, co może się stać, to, że mówimy sobie w życiu tych wszystkich przyjemności, tych wszystkich momentów, które będą takimi momentami przełomowymi, jeżeli będziemy ciągle patrzeć tylko i wyłącznie z perspektywy głowy, gdzie jest jakieś zagrożenie, gdzie ta głowa podpowiada, jaki element układanki może nie pasować, podczas gdy 99% tam pasuje. Ale ta głowa zawsze znajdzie jedną, słuchajcie, to jest taki w ogóle case pod tytułem ktoś na dużej kartce A4 rysuje jedną kropkę i pyta studentów, słuchajcie, co widzicie? Wszyscy mówią kropkę. A nie widzicie tego 99,99999% białej kartki. No i tak działa głowa. I ona nas no, po prostu pcha w takie miejsce, które dla nas nie jest fajne. Pcha nas na tą jedną czarną kropkę, która nie stanowi nawet 1% całego obrazu. I chcę wam w tym momencie powiedzieć taką przypowieść. To jest taka historia, gdzie w pewnej rodzinie hinduskiej pewien młody mężczyzna stwierdza, że on opuści dom rodzinny i zacznie szukać oświecenia, że zacznie szukać swojej drogi, że dowie się tak naprawdę, kim jest, po co tu jest, jaka jest jego misja. I wyczytał gdzieś, że jest pewna wioska, w której mieszkają sami oświeceni guru. Słuchajcie, i on do tej wioski pojechał. Zostawił rodzinny dom, zostawił mamę, tatę, był bardzo młody, zostawił wszystkie swoje zajęcia, nauki, które go do tej pory zaprzątały. I wjeżdżając do tej wioski, dowiedział się, że pod konkretnym adresem mieszka jeden z najwyśmienitszych guru, jakich ta wioska posiada. Więc pierwsze, co zrobił, udał się właśnie tam, zapukał do drzwi, zapukał kilka razy, aż guru w końcu przyszedł, otworzył drzwi i zapytał, jak mogę ci pomóc, młodzieńcze? Na co ten młody chłopak, pełen radości, entuzjazmu, wiedząc, co go czeka, zapytał, przepraszam bardzo, czy ty jesteś tym wielkim, niesamowitym guru, o którym tutaj tyle mówią? Tak, oczywiście, to ja, we własnej osobie. Jak mogę ci pomóc? Słuchaj, ja poszukuję oświecenia. Czy ty mógłbyś mi pomóc? Czy ja mógłbym brać u ciebie nauki? Słuchaj. A guru mówi, no słuchaj, to jeżeli szukasz oświecenia, to jest bardzo proste. Zajmie ci to chwilę. Być może 2-3 tygodnie, może kilka miesięcy. W każdym razie, słuchaj, to jest prosta sprawa. Teraz to, co musisz zrobić, co jest dla ciebie najważniejsze, to wrócić do domu i codziennie rano stawać przez pewien czas przed lustrem i zadawać sobie jedno jakże ważne pytanie. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? I tak musisz robić codziennie przez być może kilka minut, może kilka godzin. Może to potrwać kilka tygodni, te powtórzenia, a może kilka miesięcy. Na co ten młody chłopak, który gnał z drugiej strony Indii do tej małej wioski, mówi, ale mistrzu, to wydaje się jakieś takie banalnie proste. Czy jest w tej wiosce jakiś inny znany guru, którego mistrz może polecić?
Mistrz mówi: wiesz, tak się składa, że w tej wiosce mieszkają tylko sami wybitni guru i każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Więc młody chłopak, nie myśląc, udał się do kolejnych drzwi, gdzie zastukając, od razu otworzyły się drzwi, po czym padło to samo pytanie. Czy ty jesteś guru i mogę zasięgnąć u ciebie nauk? A ten mistrz odpowiedział: ależ owszem, możesz, ja jestem oświeconym mistrzem, jestem guru. Wszyscy znają mnie w tej wiosce. Jeżeli bardzo chcesz, to tak się składa, że dzisiaj zwolniło nam się jedno miejsce. Mamy jeden wakat i możesz zacząć od przerzucania gnojówki. A potem pójdziesz dalej. Ale pierwszy szczebel to szczebel najniższy. Więc czy jesteś gotów? Na co ten młody chłopak mówi: ale rzeczywiście, mistrzu, jestem gotów. Mogę zacząć już dzisiaj. I tak też się działo. Pracował w pocie czoła przez kilka dobrych miesięcy, aż nie spostrzegł, że minęły 2 lata. I po 2 latach przyszedł do mistrza i mówi: drogi mistrzu, czy to nie jest ten moment, kiedy ja powinienem już awansować, przejść na jakieś wyższe stanowisko, na którym ja się nauczę czegoś więcej, gdzie będę bliższy oświecenia, bliższy duchowych prawd, gdzie będę mógł bardziej wzrastać? Na co mistrz odpowiedział: ale rzeczywiście, skoro o to pytasz, mój drogi, to jest idealny moment, idealny termin, to właśnie, słuchaj, dziś, to dziś ten dzień. Och, mistrzu, jak wspaniale, więc co teraz? A mistrz mówi: słuchaj, mój drogi, więc skup się, siadaj. Teraz przekażę ci całą duchową mądrość. Teraz to, co musisz zrobić, to wrócić do domu, stanąć przed lustrem i zadać sobie jedno, jakże ważne pytanie. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Być może zajmie ci to tydzień, może miesiąc, a może i kilka, ale w pewnym momencie znajdziesz odpowiedź i staniesz się równie oświecony jak ja. Na co ten młody chłopak mówi: ależ, drogi mistrzu, czy to nie jest to, co powiedział mi tamten guru 2 lata temu? Mój drogi, bardzo możliwe, ale widocznie 2 lata temu nie byłeś na to gotów. I dlaczego opowiadam wam tą historię? Dlatego, że to jest w ogóle to, od czego my wyszliśmy, że nie ma guru. Nie ma guru, a w zasadzie ci wszyscy wielcy nauczyciele, ci wszyscy oświeceni mistrzowie, ci wszyscy przewodnicy, ci wszyscy, którzy czegoś chcą nas nauczyć, nieważne jakiej tematyki to dotyczy, oni mają różnego rodzaju narzędzia, mają różnego rodzaju wiedzę, która finalnie służy do tego, żebyś wrócił do największej skarbnicy wiedzy, jaką masz w sobie w środku, do samej esencji tego, kim jesteś, dlatego że, zobaczcie, żadne zwierzę nie chodzi na szkolenia z tego, jak być sobą. Nikt nie szkoli lamparta, nikt nie szkoli tygrysa, nikt nie szkoli orła z latania ani polowania. Te wszystkie czynności my po prostu mamy i tą całą wiedzę, którą potrzebujemy, tak samo jak nikt nie kołczuje z drzewa z tego, jak dawać, jak rodzić piękne, zdrowe jabłka. I tak samo jest z nami, że tak naprawdę tam w środku my mamy niesamowite pokłady wiedzy, tylko nauczyliśmy się sięgać po wiedzę na zewnątrz poprzez 5 zmysłów. Tak naprawdę my tych zmysłów mamy więcej. Nie jest 5, jest 12. Wiem, że to jest niepopularne, ale ich jest 12, nie 5. To jest nieprawda, że jest ich 5. Chociażby taki najprostszy przykład, jak spadacie, to którym zmysłem wiecie, że spadacie? Węchu, dotyku, smaku, wzroku? No nie. Nawet nie temperaturą skóry. Jest zmysłów po prostu więcej, więc my w momencie, kiedy my wyłączamy te zmysły, wchodzimy w coś, co jest poza zmysłami, wchodzimy w taką wewnętrzną esencję, gdzie są wszystkie odpowiedzi i cała, słuchajcie, i cała ta odwaga polega na tym, i zobaczcie to, co mówiła
To, co mówiła Reginka przed chwilą odnośnie tego, że poszła za swoim głosem wewnętrznym, to poszła za czymś, co jest absolutnie pozazmysłowe. To Totalnie. nie jest dostarczane z żadnych zmysłów. Wręcz zmysły temu przeszkadzają. Więc to, do czego w ogóle my dzisiaj tutaj zmierzamy i o czym chcemy wam powiedzieć, i do czego chcemy was zachęcić, to do tego, żebyście coraz częściej wychodzili z takiej strefy, gdzie szukacie wiedzy na zewnątrz, coraz częściej wychodzili z takiej strefy, gdzie chcecie ocenić świat poprzez zmysły, a coraz częściej wchodzili w tego wewnętrznego mistrza, w tego wewnętrznego eksperta. I oczywiście jest tak, że słuchajcie, takie spotkanie jak dzisiaj tutaj z nami, czy takie spotkanie jak z wieloma nauczycielami, czy również z guru, bardzo w tym pomaga, ale finalnie, na samym końcu jest ktoś, to absolutnie w tym procesie jest mistrzem, tylko tego mistrza trzeba tam odnaleźć, bo do tego mistrza przestaliśmy chodzić, więc zamek zardzewiał, klamka też wymaga naoliwienia, zgubiliśmy klucz i te drzwi jakoś trzeba otworzyć. I w tym właśnie pomagają ci wszyscy eksperci. Właśnie. I ja, korzystając też z okazji, bo zaraz tutaj wspólnie przejdziemy dalej z tematem, Miło. chciałbym was zaprosić na wyjątkowe wydarzenie. Na wydarzenie, które jest efektem z kolei mojej wiary w siebie, które jest efektem tego, że zawierzyłem sobie, pomimo tego, że wszystkie okoliczności, łącznie z obostrzeniami, kiedy zaczynałem, kiedy podjąłem tą decyzję i podpisałem umowę chociażby na halę, były przeciwko rozsądkowi, przeciwko temu, co za moment się wydarzy. Chcę was zaprosić na Live Balance Kongres, na wydarzenie niesamowite, gdzie będzie wielu wyjątkowych nauczycieli z całego świata, gdzie będziecie mogli zasięgnąć wiedzy od Joe Vitale, twórcy Sekretu, gdzie będziecie mogli posłuchać o odżywianiu od Davida Wolfi, awokado, który był takim też Uwielbiam pierwowzorem. Słuchajcie, od awokado. niego się uczył Mariusz Budrowski. Mariusz Budrowski całą swoją przygodę zaczynał od czytania książek, od śledzenia tego, co i Mariusz o tym oficjalnie mówi. Davida Wolfi, Tak, awokado. ja tak On samo jest po prostu widzę. niesamowity. Będzie też Neil Donald Walsh, autor Rozmów z Bogiem. To jest wyjątkowe dzieło, które powstało pod wyjątkowym natchnieniem i w wyjątkowych okolicznościach. Ci z was, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie, będą mogli się dowiedzieć Przekonać. na kongresie. Ale ci, którzy czytali, i tak za każdym razem tam lecą łzy i są Niesamowite po jest. prostu momenty przełomowe. I to wydarzenie, słuchajcie, jest 8-10 lipca, czyli już za 1,5 tygodnia. I tam będą również koncerty, będzie niesamowita muzyka, będą wyjątkowi ludzie, słuchajcie, Będzie tacy. Adam z AK-47, mój przyjaciel. Tak, Adam, który ma bardzo, bardzo głębokie przekazy. Adam zresztą będzie tam grał z Łysą Górą, więc będzie z O. całą orkiestrą, więc to wydarzenie w ogóle będzie bardzo, bardzo obfite artystycznie. I po co ono w ogóle powstało? Słuchajcie, ono powstało po to, żeby ta historia, którą ja wam opowiedziałem, żebyście nie potrzebowali 2 lat, tak jak nasz bohater, tylko żebyście podczas kilku dni mogli. Wiadomo, że ta droga nigdy się nie kończy. To jest droga. Ja uważam, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak ja przed przebudzeniem, ja przed oświeceniem. To jest tylko kwestia tego, że my przeskakujemy z tej drogi, która nie jest naszą drogą, na naszą drogę, która zmierza w kierunku Ona jest oświecenia, bardzo potrzebna. która zmierza w kierunku przebudzenia. Tak. I ja zawsze, jak ktoś mówi, że ja po przebudzeniu, ja zawsze mówię, że Czyli ja po się, ja, poranku? tak, ja się nigdy nie przebudziłem. I nigdy nie będę w pełni pewnie przebudzony, Tak. natomiast Tą będę coraz piłką. bardziej zmierzał w stronę przebudzenia, a to przebudzenie to jest Pięknie. coraz większe połączenie z sobą. To jest. Aż teraz ci po prostu zabiorę mikrofon. A, jest twój, ja się tak rozgaduję, widzisz? Pięknie, uwielbiam Ciebie słuchać, ale zapomnę po prostu o czym mówisz. Bardzo jestem Ci wdzięczna za te słowa, że jestem cały czas w drodze. Wszyscy jesteśmy w drodze. Ja na przykład zastanawiam się, jak to jest, kiedy ktoś mówi, bo ja jestem już przebudzony, oświecony i w ogóle. Moim zdaniem to jest trochę z ego. To jest troszkę takiego, dla mnie za dużo tego. Dla mnie z większą pokorą, jak ty mówisz, jestem cały czas w tej swojej drodze, gdzie mogę z tym moim zapalonym światełkiem
prowadzić kogoś, kto mi tylko zaufa. Dlatego też myślę, że ten kongres, Life Balance Kongres. Link gdzieś macie w komentarzu chyba. Tutaj będzie link. Ja już dałam link, kiedy zapowiadałam. Dam tutaj też link, gdzie, z którego będziecie mogli zakupić, nabyć bilety. A jeszcze dam taką niespodziankę. Każdy, kto nabędzie bilet, to podejdźcie do mnie z tego linku, bo ja zamierzam być na tym spotkaniu. Pytaliście mnie, czy będę prelegentem. Jestem teraz waszym prelegentem, moi drodzy. Spotkamy się tam w kuluarach. Będziemy mogli sobie porozmawiać o wszystkim, o czym tylko zechcecie. I każdy, kto podejdzie do mnie i powie, Regina, z twojego linku mam bilet, to ja będę miała tam swoje książki i będę mogła dać ci pewną niespodziankę, ale to już zobaczymy na kongresie. Ale wracając do samego kongresu i do guru, bardzo podoba mi się to, jak mówisz o tej drodze. Każdy z nas potrzebuje być w drodze i napotykać takich właśnie nauczycieli, spotykać ich. To są ludzie, którzy mogą nam dać jedno zdanie, dwa zdania. My potrzebujemy teraz środowiska, aby wspierać się nawzajem. Takie są czasy i wiem o tym, że teraz, jak jest pięknie być w tym środowisku i właśnie w tej energii, w tym, z tego poziomu czucia, że nie potrafimy nawet powiedzieć, co się dzieje, ale wiemy, że to się dzieje, że jest ta radość wewnątrz. Bo wszyscy dążymy do tego, żeby żyć w radości. W momencie, kiedy nie masz takiego środowiska, a wiem, że wielu z nas nie ma takiego środowiska, chcę tego doświadczyć, chcę doświadczyć zmian, chcę iść tą drogą. Jeżeli jesteś tutaj na tym live'ie, to wiem, że to już jest twoja droga. Ty już jesteś tutaj, więc nie bez powodu tutaj się spotykamy. Najlepiej, gdybyś udostępniła też tego linka, dlatego jest na moim prywatnym profilu, żeby była możliwość udostępnienia. Po co? Bo być może jest ktoś, kto w tym momencie potrzebuje właśnie usłyszeć tej przypowieści, który potrzebuje usłyszeć, że on też jest w pewnym sensie dla siebie guru, żeby nie szukał wszystkich ludzi dookoła, słuchał z zewnątrz, bo można się zagubić w tym świecie. W świecie YouTube'a każdy jest mądrzejszy jeden od drugiego. I pamiętajcie, to nie jest targowisko, kto jest lepszy, kto mądrzejszy, kto ma lepszy kurs, kto ma lepsze jakieś tam słowa. Nie, ty wybierzesz, co z tobą w tym momencie rezonuje. Być może Kamila słowa, być może kogoś innego, kogo tam spotkasz. Środowisko teraz jest kluczowe, żebyśmy mogli pójść dalej. Dam ci przykład. Mówiłeś o Mariuszu Budrowskim. My tutaj znacie mnie, tutaj wielu z was, jeżeli chodzi o naszą współpracę z Mariuszem. My się przypomnieliśmy o sobie właśnie na Life Balance Congress, bo my z Mariuszem spotkaliśmy się kiedyś dawno na jakimś szkoleniu z rozwoju osobistego, też poszukując i tak dalej. I po wielu latach ja zobaczyłam Mariusza na Life Balance Congress. On mnie zobaczył i mówimy, wow, przecież my się znamy. Wtedy już rozmawialiśmy ze sobą, Mariusz mówi, zrobimy coś razem, bo idziemy tą samą ścieżką. I spotkaliśmy się, jak wiecie, byliśmy jakiś czas w wspólnym projekcie, razem tworzyliśmy detoks sokowy. I to jest właśnie ten moment, że w takim środowisku możesz nagle, okaże się, znaleźć kogoś, z kim będziesz rezonować na dany czas, nie na zawsze, nie musi to być na zawsze, tylko żeby pozwolić sobie na odwagę, na odwagę. Zobaczcie w ogóle, jaka jest moc, ja tylko tobie się wtrącę na chwilę. Zobaczcie, Regina mówi o odwadze, jaka jest moc w tym słowie, słowa mają znaczenie i słowa mają moc i nawet mają to jest zmierzone, że każde wypowiedziane słowo ma zapis energetyczny, który ma wagę i to jest jedno z najnowszych odkryć, ale samo słowo odwaga, odważać, odejmować z wagi, czyli sama odwaga powoduje, że już zaczyna się proces do góry, że ten powiedziane. Tak, że w momencie, kiedy my się decydujemy na to, żeby się odważyć to znaczy zaryzykować, bo zawsze, gdy wchodzi w grę odwaga, wchodzi w grę ryzyko. Zawsze, gdy wchodzi w grę ryzyko, możemy albo się odważyć, albo stchórzyć, albo uwierzyć w nasze marzenia, pod warunkiem, że to jest w zgodzie z nami, że to płynie z
wewnątrz, że to jest ten głos, który mówi tak, ja chcę zmierzać w tym kierunku, albo możemy stworzyć i powiedzieć nie, nie, to za pół roku, nie, nie, to jeszcze nie teraz, bo ja nie jestem gotów. Okay. Nie, nie. I wiesz, i to jest też okej. Okay, to też jest okej, tylko pamiętajcie, że to, czego nam nikt nie zwróci, to nie zwróci nam czasu. Więc jeżeli coś jest w zgodzie z nami, jeżeli coś jest naszą wewnętrzną prawdą, jeżeli coś płynie z serca, nie z głowy, nie z chciejstwa pod tytułem, że ja chcę, wiecie, mieć nowszy, droższy samochód, bo to jest zupełnie nie o tym. To jest o tym, jak realizować swoje marzenia, jak realizować swoje pasje, jak realizować swoją misję, czyli jak po prostu robić coś, co sprawia nam radość z samego faktu robienia, jak dziecko, które lepi po prostu babki z piasku na plaży. Jak robi detoks. Tak, czy dorośli ludzie, którzy idą do lasu narwać grzybów i się super bawią, mimo tego, że to nie daje żadnych skilli, mimo tego, że to nie daje żadnej kasy, mimo tego, że to nie powoduje, że cokolwiek w naszym życiu się upgrade'uje, to sam fakt robienia tego powoduje, że my jesteśmy w procesie radości i to jest coś, oczywiście pewnie nie każdy, ale to jest coś, co powoduje, że my się napełniamy szczęściem. Więc jeżeli macie coś w waszym życiu, co wymaga odwagi, co tak naprawdę jest związane z ryzykiem, ale bez względu na to ryzyko niesie za sobą zrealizowanie tego przedsięwzięcia, niesie za sobą możliwość bycia bardziej w zgodzie z sobą i realizowania swoich marzeń, swoich pasji, bycia bardziej w służbie dla całego świata, dla innych, no to jest coś, za co warto nawet przegrać. To jest coś, za co warto upaść, dlatego że nawet jeżeli upadniemy, nawet jeżeli przegramy, to potem wiemy, jak to zrobić już prawidłowo, jak to zrobić lepiej. Jak osoba, która uczy się jeździć na rolkach, na rowerze, na łyżwach, na czymkolwiek, po prostu musi się, przepraszam za kolokwializm, wypieprzyć parę razy, aż w końcu zaczniemy jeździć. I tak jest ze wszystkim w naszym życiu. I im częściej my będziemy podejmować to ryzyko, w zgodzie z sobą oczywiście, tym łatwiej będziemy docierać do miejsca, które jest miejscem przez wielu nazywanych marzeniami, które jest przez wielu nazywane czymś, co fajnie by było, gdyby, no okej, okay, fajnie by było, gdyby, ale co by było, gdybyś po prostu teraz podjął tą decyzję. Więc życie jest o niczym innym, jak o potencjale, którym dysponujesz i o tym, że możesz go wykorzystać albo dać sobie wymówki. I Harv T. Eker miał takie powiedzenie, że albo masz efekty, albo masz wymówki. I pytanie, jak teraz, słuchajcie, wszyscy moglibyśmy zamknąć sobie oczy. Jakbyście mogli to zrobić teraz. Przez chwilę się wyciszyć, wziąć jeden głęboki oddech do serca, wydech od serca, jeszcze raz to samo, wdech do serca i wydech od serca i pomyśleć teraz o jednej ważnej kwestii, rzeczy, sytuacji, którą odsuwasz na później. Gdzie niewystarczająco w siebie wierzysz, ale to jest właśnie to coś, co jest tak ważne dla ciebie. To jest to coś, co jest twoim marzeniem. To jest to coś, co sprawia, że na tych zamkniętych oczach, które masz teraz, uśmiechasz się sam do siebie. A co by było, gdybym to zrealizował? A co by było? Jak wyglądałoby twoje życie? Zobacz je teraz na zamkniętych oczach. Wejdź w to miejsce. Poczuj, pozwól sobie pobyć w tym. Pozwól sobie pooddychać tym. A teraz możesz wejść w miejsce, gdzie będziesz wiecznie tą sytuację odkładać. Na jutro, na za tydzień, na za rok, na nigdy, na kolejne, ale nie teraz, później, nie mogę. Nie ma wystarczających okoliczności. Nie, coś mi nie sprzyja. Potrzebuję więcej pieniędzy. Potrzebuję wspólnika. Potrzebuję
tych wymówek możesz wymienić 55 albo nawet jeszcze więcej. Gwarantuję ci, że na wszystko znajdziesz kilkadziesiąt wymówek. Na wszystko. Na wszystko. I teraz pozwól sobie poczuć, miej jeszcze zamknięte oczy przez chwilę i pozwól sobie poczuć, jak będzie wyglądało twoje życie w tych wymówkach, bo zawsze możesz się usprawiedliwić. Zawsze możesz sobie powiedzieć, że przecież raz zadzwoniłem, ktoś nie oddzwonił, przecież raz napisałem maila, przecież raz już to zrobiłem, ale się nie udało. Ale to życie nie jest o tym. Bo to życie jest o tym, żeby codziennie, co sekunda przypominać sobie, jaki w środku drzemie głód, bo ten głód jest tylko i wyłącznie oznaką tego, że jest w środku coś większego, co wyczuwasz pod skórą w swojej klatce piersiowej, a przed czym uciekasz, bo boisz się, że upadniesz. Ale pewnie będziesz musiał upaść, ale finalnie i tak będziesz mieć to w garści. W garści, w środku swojego serca, w tej przestrzeni, która jest najistotniejsza. Więc wróć jeszcze raz do tego marzenia, do tego planu, do tego, co jest w zgodzie z twoim sercem, do tego, co sprawia, że będziesz bardziej żył w zgodzie z sobą, że będziesz bardziej się radować, że zrealizujesz coś, po co tutaj przyszedłeś, po co tutaj jesteś, po co się urodziłeś. I teraz weź głęboki wdech i bądź w tym miejscu. Jakby wszystkie twoje głębokie marzenia zależały tylko od tej chwili teraz, kiedy właśnie podejmujesz tą decyzję. I możesz otworzyć oczy. I robić to codziennie. Codziennie, kiedy gdzieś zwątpisz w siebie, przypominać sobie, że tam w środku jest odpowiedź. Tam jest nauczyciel, tam jest doradca, tam jest również najważniejsze pytanie i inne pytania, których sobie nie dajesz. Dlatego tak ważna jest medytacja i dlatego tak ważne jest łączenie się z samym sobą, bo jeżeli ty nie pójdziesz po twoje marzenia, to kto po nie pójdzie? Jest takie powiedzenie, że na cmentarzu jest najwięcej niezrealizowanych marzeń i możesz już teraz mieć jako najlepszą motywację do życia śmierć. Więc codziennie sobie o tym przypominaj, że śmierć jest po to, żeby żyć na całego, bo finalnie nie masz nic do stracenia. A ja cię zapraszam do tego, żebyś po tym live'ie, bo on jeszcze trwa, kliknęła w ten link, żebyś zobaczyła, co na ciebie tam może czekać. To są tak naprawdę ostatnie dni, ostatnie 10-11 dni przed tym wydarzeniem. Wydarzenie będzie wybitne, jak poprzednie wydarzenie. A ci z was, którzy byli, to wiedzą. A ja tylko mogę powiedzieć, że na takich wydarzeniach dzieją się cuda, dlatego że my tam poznajemy przyjaciół. My się również z Reginą znamy z takiego miejsca. My się co prawda znamy z 6 lat temu. Tak, tak, tak. Ale u Pawła Mroza. U Pawła Mroza, wspaniałego, pozdrawiamy. ale też poznaliśmy się w takim miejscu, gdzie byliśmy w drodze. I zazwyczaj tak jest, że potrzebujesz gdzieś pójść, gdzieś być, żeby zaczęło twoje życie łączyć kropki. Bo co się wydarzy, kiedy robisz ciągle to samo? Kiedy ciągle jesteś w tym samym miejscu? Samo oglądanie filmów czy filmików na YouTubie nie da ci takiego efektu, kiedy nie poznasz na żywo wspaniałych ludzi. Być może. Być może współmałżonka. Słuchajcie, są takie historie. To nie jest tylko i wyłącznie historia moja Reginy, moja Mariusza Budrowskiego. Mariusz Budrowski też się zna z jednym z naszych zagranicznych prelegentów, z Kipem Archimedesem, który też będzie na tym wydarzeniu. Jest po prostu fenomenalną postacią. Zresztą Skip to zna wszystkich po kolei. Od Bruce'a Liptona, Joe Dispenza, generalnie
generalnie współpracując z nimi wszystkimi. Natomiast wiecie co, nawet takie małżeństwo Basia Piasek, Piotr Piasek, którzy są właścicielami F&A, Wolf Summit stworzyli. Oni się poznali z kolei na jednym z eventów organizowanych przez Łukasza Milewskiego. Arthur Moon, który jest muzykiem, który ma no, olbrzymią widownię, gra na całym świecie, gra w takim połączeniu ze źródłem, gdzie muzyka, którą tworzy, on jej nie zna, tworzy ją po prostu na żywo, nie znając nie wiedząc, co on zagra, daje się prowadzić. To powoduje, że my też wchodzimy w głębsze procesy, on będzie na kongresie, ale to jest, słuchajcie, osoba, którą ja poznałem u mnie na pierwszej edycji kongresu. Był gościem na Live Balance Kongres, nawet nie kupił sobie sam biletu, tylko przyjaciółka mu kupiła, bo on nawet nie wiedział, że coś takiego jest. I on mi tam dał swoją płytę. Potem jeszcze tak los chciał, że tam się poznaliśmy, a potem wpadliśmy na siebie dwa razy, raz też w samolocie. I finalnie Artur jest osobą, która występuje na Live Balance, która też na ostatnim festiwalu na Dreamersland dzięki temu się znalazł i grał. Oczywiście Artur ma wielką renomę. Też Karolina Kulisz, osoba, która dzisiaj jest prelegentem drugiej edycji Live Balance Congress, była uczestniczką pierwszej edycji. Oczywiście Karolina ma niesamowitą wiedzę, nawet moją osobę i wszystkie elementy mojego życia ustawia w polu hellingerowskim i też inną pracę ze mną wykonuje, bo jest akredytowanym coachem i w ogóle tych kompetencji ma mnóstwo, ale zobaczcie, jak to życie zmienia się w momencie, kiedy my bierzemy za nie radykalną odpowiedzialność i kiedy decydujemy się w ramach tej odpowiedzialności być w miejscach, które są dla nas adekwatne do rozwoju, bo wszystko w naturze albo się rozwija, albo umiera, tak? I zobaczcie, i nawet ja jestem takim przykładem. Organizując ten kongres, organizując jeszcze przed tą sytuacją, której nazwę nie wymienię, 2,5-letnią prawie, przeciekawą, też organizowałem wcześniej kongresy, konferencje prorozwojowe, to ta moja droga też się wzięła stąd, że ja nie tylko uwierzyłem w siebie, nie tylko miałem odpowiednie umiejętności czy kompetencje, czy energię, ale również poznawałem mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, którzy układali ze mną tą układankę, którą dzisiaj i wy wspólnie z nami możecie ułożyć na kongresie, ponieważ to wydarzenie jest również tworzone przez uczestników, przez nas wszystkich. I właśnie chciałam to powiedzieć. Kamil, ja chciałam właśnie to powiedzieć, że kiedy ja jeździłam na takie szkolenia, usłyszałam od jednego z prelegentów, z którym rozmawiałam gdzieś w kuluarach, on powiedział do mnie: Regina, jak dobrze, że ty tutaj jesteś. A ja taka byłam bardzo niepewna. Oczywiście, że sama jeździłam, nie szukałam żadnych koleżanek, ale byłam taka niepewna i mówię: jak to dobrze, że ty tutaj jesteś? Taki guru do mnie to mówi, dobrze, że ty tutaj jesteś? A on mówi: jesteś nutką inspiracji, ziarenkiem inspiracji, które zasiewasz. I tak, ja myślę, że każdy z uczestników jest nutką inspiracji dla siebie nawzajem. I chcę, żebyś wiedziała, że nie będzie to bez powodu, bez przyczyny, że usiądziesz na tym krześle obok tej osoby, że spotkasz się, nie wiem, przy kawie czy przy soku z daną osobą, że w toalecie kogoś poznasz, że powiesz komuś miłe słowo. Ty tam jesteś potrzebny. Ty tam po prostu jesteś potrzebny dla innych ludzi. Tak jak mówię nieraz w naszej społeczności, wczoraj mieliśmy piękny nawyk zadawania pytań otwartych, nie szukania odpowiedzi, tylko dusza wie, czego chce. Twoja dusza, twoje serce wie, czego chce, a twój umysł jest ci potrzebny do tego, bo on wie, jak to zrobić. On wie, jak kupić bilet, on wie, jak odpalić samochód, ale twoja dusza wie, czego chce. I to jest najważniejsze. Ja jestem przekonana, że każdy z nas jest ważny w tym momencie, w którym jest teraz. Każdy z nas. Dlatego ja jestem zawsze taka wdzięczna, że każdy, kto ma być na przykład na tym live'ie, właśnie na nim jest. Być może wtedy, kiedy zamknęłaś oczy, już wtedy coś w tobie się poruszyło. A zobacz, to jest tylko ziarenko inspiracji, które dał ci tutaj Kamil. A co może być jeszcze więcej dla ciebie? Być może,
Ale to od ciebie zależy. Przypomniałaś mi taką historię. Słuchajcie, lata temu byłem z 6 lat temu na takim szkoleniu Date with Destiny, randka z przeznaczeniem u Tonego Robbinsa na Florydzie. I oczywiście poza tą całą wiedzą, którą tam przez, zdaje się, 6 dni, której przez 6 dni tam doświadczałem i w której się zanurzałem, stała się rzecz niesamowita, dlatego że tam poznałem kilka osób. Zresztą na każdym szkoleniu poznaję kilka osób. Mam też wielu przyjaciół z różnego rodzaju szkoleń, nawet z takich, słuchajcie, Obudź Moc, które ja organizowałem, i ja mam stamtąd przyjaciół. W ogóle ci ludzie są fantastyczni, więc z niektórymi nawet często zdarza nam się spędzić czas razem. Natomiast wracając do tej historii sprzed 6 lat, wyobraźcie sobie, że ja tam poznałem takiego Polaka, który się nazywa Jarek. Jarek na tamten czas miał 1300 apartamentów w wynajmie długoterminowym. Więc Jarek był dla mnie taką inspiracją, jak można zorganizować sobie biznes, żeby być wolnym, ciągle gdzieś wylatywać, nurkować, spędzać aktywnie czas, a jednocześnie, żeby ten biznes po prostu działał. Więc ostatniego dnia, jak to szkolenie się skończyło, oczywiście z Jarkiem dużo czasu spędzaliśmy na rozmowach. Jarek był dla mnie inspiracją, też takim, słuchajcie, w pewnym sensie mentorem, mimo tego, że był uczestnikiem tego szkolenia. Zresztą wielokrotnym, po prostu wracał tam po energię, bo takie wydarzenia mają niesamowitą energię. Jak siedzieliśmy sobie w jednej z restauracji nad oceanem, na kolacji, to Jarek powiedział taką niesamowitą rzecz, jak w ogóle pytałem, zadawałem mnóstwo pytań, jak to w ogóle się dzieje, że on jest w stanie ogarnąć tak duży biznes, 1300 apartamentów i że on ciągle gdzieś jest, bo on więcej nie pracował niż pracował i w tym biurze to bywał tam ze 2 dni w miesiącu. I jedna z takich historii najciekawszych, którą on mi opowiedział, brzmiała mniej więcej tak. Wiesz, Kamil, co różni mnie od tego bezdomnego, który gdzieś tam stał przed restauracją na parkingu? W zasadzie to my jesteśmy tacy sami. I obaj jesteśmy ludźmi sukcesu. Ja osiągam sukces prawie codziennie. I on osiąga sukces prawie codziennie. Ponieważ moim sukcesem jest to i to. A jego sukcesem, oczywiście tam były jakieś takie cele i biznesowe, i prywatne, które były dla Jarka ważne. I to zostawmy już jako część gdzieś tam prywatną. Natomiast ten bezdomny, on codziennie ustala sobie, że on musi mieć flaszkę, musi mieć fajki, żeby zapalić, musi mieć coś ciepłego, żeby zjeść i musi mieć gdzie się przespać, dach nad głową, żeby mu nie kapało. I on ma te cztery cele do osiągnięcia. I to jest jego codzienny sukces. I on osiąga sobie codziennie wszystko, co ustalił. Codziennie. Wszystko, co ustalił. Co by się nie działo, jak mówi Mateusz Grzesiak, choćby skały srały, on będzie miał te fajki, wódeczkę, ciepłe żarełko i będzie miał gdzie się po prostu rozłożyć i nogi wyciągnąć i pochrapać parę godzin. Więc czy to nie jest przykład na to, dokładnie na to, że my w życiu mamy zawsze to, co chcemy, tylko czasem źle wybieramy. I ktoś musi nas ocknąć właśnie taką historią albo jakąś podobną. I czasem to nie jest wielki Tony Robbins, ale czasem to jest uczestnik, który siądzie obok nas. Abstrahując od tego, to życie jest generalnie o relacjach i życie nie jest o niczym innym niż o relacjach, bo cokolwiek byście nie osiągnęli, jakkolwiek wielki sukces byśmy mieli na koncie, ile doktoratów, tytułów, wielkich jachtów, apartamentów i Bóg wie czego jeszcze, jeżeli nie mamy z tego z kim dzielić, nie mamy nic. Więc ja was zapraszam do tego, żebyście budowali swoje życie, tkali tą tkaninę codziennie ją się tka z ludzi, którzy mają podobne wartości jak wy, którzy mają podobne ideały, którzy również wierzą w to, że od życia można chcieć coś więcej i że życie jest po to, żeby wzrastać, żeby się radować, żeby w nim współdzielić, współtworzyć i żeby ono było
tak jak taniec, tak jak Dokładnie. śpiew, czymś, co po prostu trwa i jest współdzielone z innymi w celebracji, w radości. Ja was razem z Reginą zapraszamy do takiego świata. My tam będziemy, my go współtworzymy. My jesteśmy tym światem i prawdopodobnie wy też jesteście tym światem, skoro to oglądacie. Oczywiście, tak. Więc wpadajcie nam tam przybić piątkę. Nawet Zeus zaśpiewa coś o zbijaniu piątki w swoim utworze Siewca, więc chyba Zeusowi też wszyscy będziemy mogli tą piątkę przybić. Zobaczymy, ile da radę tych piątek przybić. Dokładnie. To ja myślę, że ten live już się dobiega końca, bo ja chcę tylko spuentować. Jeżeli idziemy razem do piękniejszego, wspanialszego, radośniejszego życia, no to po prostu idziemy razem. Być może usiądziemy obok siebie na krzesełku i pogadamy sobie o tym jeszcze bardziej, bo będziemy mieli czas. Cały weekend przed nami. Ja tam, słuchajcie, jestem dla was dostępny przez całe 3 dni, poza tymi momentami, gdzie będę wchodził na scenę, bo mój cały zespół obiecał mi, że ja w tych dniach jakby nie pracuję poza salą, gdzie jestem z wami, więc słuchajcie, widzimy się. I widzicie się też z Reginą, która przylatuje specjalnie 7, wraca do Polski, mimo tego, że wylatuje na ponad tydzień, za moment. Tak, dokładnie. Kochani, ja wylatuję do Hiszpanii, wracam specjalnie na Life Balance Congress i tak naprawdę nie wiem, co dalej w życiu, bo moje serce wie. Każdego dnia, w każdym momencie, w każdym sekundzie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Tutaj są linki. Link będzie do tego, żebyśmy mogli się spotkać. Słuchajcie, do zobaczenia. I pięknego Ciao. Wieczoru. Pa, pa. Pa, pa.